Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie, gramy w Making History 2, II wojna światowa. I trwa nasz konflikt, nasza wojna, nasza walka z Imperium Brytyjskim o panowanie w Indiach. Jak na razie, jak widzicie, nasze wojska wykonują fantastyczną robotę, robimy postępy, posuwamy się w dosyć szybkim tempie. Myślę, że tutaj kampania przebiega w sposób planowy. Mamy drobne problemy tutaj z utrzymaniem swoich zdobyczy. Straciliśmy tutaj swoje wojska, ale będziemy starali się zdesantować następne jednostki, aby tutaj odzyskać panowanie w tym regionie. Natomiast pojawił się pewien komunikat, który mnie bardzo niepokoi. Tutaj go nie widać w tym okienku. O, jest. Cesarstwo japońskie zerwało z nami stosunki dyplomatyczne. No i nie jest to dobra wiadomość. Nie jest to dobra wiadomość, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że przybędzie nam kolejny wróg, kolejny przeciwnik w rejonie, gdzie no nie do końca chyba jesteśmy jeszcze gotowi na to. Co prawda w stanie wojny jeszcze nie jesteśmy. Natomiast Japończycy walczą z Chińczykami i tutaj idzie im, powiedziałbym, no, jak krew z nosa. Jak widzicie, Chińczycy tutaj stawiają opór. Mają dosyć dużo oddziałów. Co prawda jest w większości jest to milicja, no ale Japończycy też nie mają takiej, nie wiadomo jakiej ilości wojsk lądowych. Tutaj jak widzicie jednak jest troszeczkę piechoty, no ale ta ilość milicji po prostu poraża. Więc tu musimy zachować czujność, musimy być skoncentrowani na tym, co się dzieje. Teraz tak, ogarnijmy sobie najpierw tutaj walki z Brytyjczykami. Bangalore, Cochin, Madras, Colombo, British Ceylon. Dobra, co my tu mamy? Dwie dywizje, które uderzą teraz tu. Tu mamy 13 dywizji, które przesuniemy tu, jedna dywizja tu, z tych 13 weźmiemy sobie pięć dywizji i przerzucimy je tutaj. Tutaj trwają walki i myślę, że tutaj już za chwilę się walki zakończą. Tutaj potężne wsparcie artyleryjskie, więc myślę, że temat szybko zamkniemy. Tutaj troszeczkę wojska jest przeciwnika, ale nie na tyle, żebyśmy musieli się obawiać. Tu mamy jedną dywizję, tu jedną. Tu mamy cztery, więc przerzucimy sobie w ten sposób. Reszta tutaj nadciąga. Tu mamy następną artylerię. Przerzucimy ją sobie koleją tutaj. Tutaj ściągają kolejne oddziały, żeby można było przerzucić je do Abu Dhabi, do Trucial Coast, tak to się nazywa ta prowincja. Możemy je też zrzucić w Doha. W sumie zrobimy to w ten sposób.
Jaki jeszcze mamy? Port. Dobra. Wy tu sobie stójcie. Czujnie. Ok. Jakie tu mamy jeszcze komunikaty? W Leningradzie zbudowaliśmy okręt podwodny. Bardzo dobrze. Budujemy dalej okręty podwodne. Może być, pasuje. Teraz tak. Nie wybudujemy już więcej nic odnośnie z dziedziny budowy okrętów. Nie zbudujemy kolejnego doku. Musielibyśmy burzyć te budowle, które mamy, ale za 12 tur będziemy mieli tutaj już rozwiniętą sieć kolejową, co nam odblokuje czwarty slot i wtedy sobie postawimy następną stocznię. Teraz zrobimy sobie tutaj Medical Center, żeby zwiększyć przyrost naturalny w tej prowincji. Dobra, teraz pójdziemy sobie, sprawdzimy sobie, odfiltrujemy odpowiednio. Braille Capacity, bo to zawsze lepiej mieć niż nie mieć, a nie będziemy zużywać tyle węgla. I to Braille Capacity, bo zużycie węgla mamy kosmiczne, nie będziemy mieli niedługo skąd tego węgla brać. Ok. Aha, jeszcze teraz tak, surowce. Okej. I tutaj sobie odfiltrujemy w ten sposób i tak. Jerewan. Krasnodar. Stalingrad. Nie, Doha, Doha, Doha. Tu mieliśmy chyba coś innego robić. Strasznie dużo tego, prawda? Jak się gra z Związkiem Radzieckim, to jednak... Doha, gdzie to jest Doha? Jezu, nie pamiętam już teraz. Baku, nie? Karachi. Surat. Bombaj. Nie tak, inaczej. No właśnie. Tu mieliśmy robić coś innego. No tak, tylko nie mamy infrastruktury. Ok.
Dobra, zbudujemy rybaka. Zbudujemy rybaka. Odfiltrujmy to sobie z powrotem odpowiednio. Dobra. Strzelacie, ok. Okrętów brytyjskich nie widzę, jak pamiętacie z poprzednich odcinków. Trochę ich nasiekliśmy. Tutaj Portugalczycy się kręcą, ale za nimi na razie zatargu nie mam. Dobra, chyba wszystko mamy ogarnięte. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Swoją drogą bardzo jestem ciekawy, co by się stało, gdyby faktycznie Związek Radziecki walczył z Imperium Brytyjskim. Nie jest to wcale taki nierealny scenariusz. Hyderabad State Conquered. Anektujemy. Wszystko anektujemy. Jesteśmy po prostu jednym wielkim czerwonym potworem, który zjada wszystko na swojej drodze. Dobra, zebrała się tutaj ekipa. Możemy ruszać na Nepalczyków. Tu, jak widać, pojawiły się brytyjskie wojska pancerne. Ciekawa zagrywka, ciekawa. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. W związku z tym, że tam pojawiły się czołgi, przerzućmy artylerię w ten rejon. Potężna siła, niszcząca siła po prostu artylerii. Przestańcie strzelać i przerzućcie się tu. Przerzućcie się w ten sposób. Nie będziemy zużywać węgla tak bardzo cennego i potrzebnego dla nas. Ok. Tutaj mamy 5 dywizji. Przerzucamy się dalej tu. Tu mamy jakieś drobniaki. Wy tu zostańcie, wy tu, a wy tu. Pomożecie tam na południu. Teraz tak. Wy tu. Zobaczymy, jak się będzie z tymi wojskami pancernymi walczyło. Ale żeby nie było tak słodko dla Brytyjczyków, zbombardujemy ich dosyć mocno w tym rejonie. Zmasowane naloty, zobaczymy, jak się spiszą. Co to jest? Nasza tutaj, nasze wojsko. Wspaniali żołnierze.
dokonują kolejnych desantów. Tutaj pracujemy, tutaj jest prowincja odbita. Bardzo mnie to cieszy. Co to stoi? Stoją jacyś maruderzy. Więc na nich towarzyszę. To tutaj szeroka autostrada do zajęcia Azji. Teraz tak, Niemcy się szarpią z Francuzami i to bardzo dobrze dla nas. Nie mają głowy na pewno do tego, żeby zajmować się teraz walką z Rosją. W ogóle jestem bardzo ciekawy, jak się Niemcy zachowają w stosunku do nas, ponieważ prowadzą wojnę z naszymi przeciwnikami, z państwami, państwem właściwie, które prowadzi też z nami wojnę, więc po części jesteśmy troszeczkę sojusznikami. No, brytyjska flota płynie tutaj. Co nam tu płynie? Diomed. Her Majesty Ship Diomed. Czy my tu mamy lotnictwo? Jakieś mamy. Niestety nie mamy zasięgu. Nie mamy zasięgu, ale zaraz spróbujemy sobie zrobić zasięg, bo zrobimy tak. Wywalimy was. I wywalimy was. I zrobimy bombardowanie. A was przerzucimy... tutaj. A wy zaatakujcie jeszcze. Myśliwce same, bo myśliwce, ale zawsze może jakiegoś wiatru narobią. Okej, teraz tak. Co my tu mamy w komunikatach? Dobra, tutaj nic ciekawego. Dzika horda nasza zagarnie za chwilę całe Indie i przerzucamy się dalej do Birmy. Królestwo Siamu. Dużo rzeczy do podbicia. Dużo rzeczy do podbicia. Jak widzicie, Chińczycy tutaj nie szczypią się w tańcu. Raczej chyba gonią Japończyków niż na odwrót. Japońskie czołgi. Jak miło. Fajnie, że są wymodelowane. Japońskie czołgi osobno. Mają swoje modele. Zobaczmy jeszcze brytyjskie czołgi, jak one tutaj się prezentują. Całkiem nieźle, całkiem znośnie. Dobra. Tu nam kroczy armia. Okej, tutaj co mamy? Polska zmechanizowane, milicje. Zostawiamy do tłumienia buntów w razie czego. Co my tu mamy? Jaką mamy flotę? Mamy lotniskowiec, niszczyciel i merchant rider, czyli niszczyciel floty handlowej, rajdowy, korsarz taki. No nie ma tutaj szału na razie. Tu mamy flotę podwodną w ilości aż jeden okręt podwodny, szału nie ma. Mamy jeszcze
Następny lotniskowiec, Noworosyjsk, Diane, Battlecruiser i trochę niszczycieli. Wybierzmy w takim razie tą flotę. Chciałbym ją przebazować. Chciałbym ją przebazować. Czy mi się to uda? Nie, E, nie, E. Dobra, zobaczymy, czy to się w ten sposób sprawdzi, że muszę wyjść w morze i później zawinąć do portu. Przetestujemy sobie takie rozwiązanie. Niech będzie. Dobra, tutaj jeszcze mamy tak. Abu Dhabi. Aha, czyli tu musimy na pewno zrobić to. Zagonić Araba do roboty. A w samym mieście. Zrobimy na razie Fisher 400 tur. No, myślę, że z czasem, jak tutaj będą nastroje coraz bardziej spacyfikowane przez nas, to się poprawi. Na razie, na chwilę obecną, tak to wygląda. Zróbmy sobie w takim razie jeszcze kontrolę infrastruktury naszego imperium. Niesiemy, wiadomo, postęp na bagnetach. Ok, później się zastanowimy, jak puścić te linie kolejowe. Na pewno będę chciał rozbudować tutaj infrastrukturę, ale niech tutaj się uspokoi najpierw. Troszeczkę. Tybet. Będę pewnie chciał podbić Tybet. Macikłe, maklikłe. Nie wiem, jak to się czyta, naprawdę nie wiem. Jaki jest wasz status? Też jesteście do podbicia. I to wkrótce też. Podbijemy tu wszystko, żeby mieć spokój. Podbijemy cały świat generalnie. Taki jest plan. Przecież w herbie Związku Radzieckiego sierp i młot na tle kuli ziemskiej. Imperium Radzieckie nie ma granic. Socjalizm nie może funkcjonować, jeżeli wokół, obok istnieje kapitalizm, tudzież inna ideologia. Jesteśmy pasożytem, jesteśmy rakiem, który zżera organizm. Naszym organizmem jest cały świat. A my go po prostu zjemy. Chyba nasze bombowce spisały się dzielnie, bo nie widzę tej jednostki pancernej brytyjskiej. Prawdopodobnie uległa ona anihilacji przez nasze lotnictwo. Jest to jedyna gra chyba, w której ogarniam lotnictwo. No, może jeszcze Decisive Campaigns i Advanced Tactics Gold. Tam też ogarniam lotnictwo, bo w Garym i w Gary Grigsby to tak nie do końca ogarniam. O, proszę. Włochy zadeklarowały wojnę Francji. Bardzo dobrze. Niech tam się gryzą. Francja zdeklarowała wojnę Sowietom. Co to ciekawe. Teraz cały Commonwealth się zjedzie tutaj. O, to nie jest dobra wiadomość. Uncle Sam zadeklarował nam wojnę. Zobaczcie. No to robi się rozgrywka naprawdę bardzo, 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 bardzo ciekawa. Rozgrywka nam się zrobiła przeciekawa. Jesteśmy na wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Okej. Okej, to zmienia bardzo dużo.
To zmienia postać rzeczy. W związku z tym. Mamy tutaj bazę lotniczą, bardzo dobrze. W związku z tym. Dobra, na spokojnie. Najpierw sprawdźmy, co tu się zadziało. Tu się zadziało to, że Brytyjczycy znowu dostali topkę od nas. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo, bardzo. Teraz tak, te 11 przestarzałych już samolotów przebazujemy na Czukotkę. I teraz musimy, póki nie mamy wojny z Japonią, to możemy się pokusić o pewny myk, pewną rzecz. Taką, że wywalimy desant na Alaskę. Aleuty. O, to jest jako osobna prowincja, słuchajcie. Aleuty. Są tu jakieś miasta, czy... Tu jest miasto. Kurczę, czemu nie? No spróbujemy zrobić desant. Jeszcze nigdy nie robiłem desantu na Alaskę. Chyba w żadnej grze. Towarzysze, czeka was naprawdę odpowiedzialne zadanie. Flota. Flota podwodna. Wychodzisz w morze. Flota Pacyfiku. W sumie potężna flota Pacyfiku. Wychodzisz w morze. Dodatkowo. Dodatkowo robimy armię inwazyjną. Armia inwazyjna. I ładujemy was na okręty. Amerykanie, płynę po was. Płynę po was. Co to mi pływa? To, to Japończyk. Akagi. Ło. Kurczę, no nie chciałbym wojny z Imperium Japońskim. Na pewno nie w tym momencie. Na pewno nie teraz. Jak my się przewalimy tutaj, to kurczę, Kanada jest z nami w stanie wojny. To może być ciekawe, naprawdę może być ciekawe. Dobra. Czy my tu możemy? Nie możemy. Możemy. Piechotę. Robimy tutaj piechotę. Lecimy dalej. Jezu, ile mamy tych prowincji, to jest po prostu masakra jakaś. Kazańsk, okej. Szukamy następnych miast, tutaj mamy.
Tu nie mamy koszar, ani baraków, ani niczego. Dobra, tutaj. Średni bombowiec. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Średnie bombowce przebazujemy na Czukotkę również. Dobra, zbieramy dalej. Zbieramy tym złom po całej tutaj, słuchajcie. Po całej Azji, bo to już jest Azja, prawda? To już jest Azja. Tu nic nie budujemy, to zaraz będziemy budować military base. Kazańsko, okej. I może jeszcze co? Jeszcze tutaj? Tu baraki się już robią, więc za chwilę będzie można robić coś lepszego. Tu nie mamy. I tu jeszcze. No, tu nic nie mamy prawie. Dobra, trochę sobie narobimy tutaj wojska. I zobaczymy, czy ta nasza flota dopłynie. Teraz tak. Tu się zakończyła walka. Tutaj zmasakrowaliśmy brytyjskie wojska pancerne. W związku z tym zajmiemy się teraz tutaj tą prowincją. Brutalną siłą, po prostu brutalną siłą miażdżymy Brytoli. Tu mamy trzy oddziały milicji, tutaj jacyś paszmirzy maszerują. Dobra, rozpatrzymy sobie odpowiednio. Tutaj jakieś wojska pancerne się zalęgły. Okej, tutaj Brytyjczycy próbują jakiś front wystawić. To my wjedziemy w środek. Tu mamy dwa oddziały, tutaj dwa. I tu mamy pięć. Rzucimy się na te wojska pancerne, zobaczymy, co z tego będzie. Wy się przerzućcie tu. Wy tu. Siedem dywizji. Tu ta brutalna siła, niech idzie tu. Trzynaście dywizji. Słuchajcie, pozbierajmy sobie tą artylerię, żeby 500 razy nie klikać. Teraz tak, co my tu mamy? 21 baterii pułków artylerii, można tak powiedzieć. Baterii pułków, nie wiem jaką skalę przyjąć. Artyleria polowa, ciężkie działo, ciężkie haubice i lekkie haubice. Nie mam pojęcia, jak to tutaj teraz rozdysponować. Idźmy środkiem i zobaczymy, gdzie trzeba będzie udzielić wsparcia. To szybko przerzucimy koleją.
Tu mamy lotnictwo, które się troszeczkę nudzi, a jest dosyć potężne. Niestety nie mamy tu zasięgu, więc musimy się przebazować do Muławy, do Malawy. Paliwka nam zaczyna brakować. No, zapasy mamy potężne, więc nie panikujmy. Następna artyleria. Przerzućmy do reszty. Tu mamy armię, niech ona sobie tu stoi w razie jakichś rozruchów. Tutaj nam maszerują następne soldaty. Dobra, tutaj sobie pracujemy. Tutaj zniszczyliśmy. O, lotnictwo. Pięć myśliwców z lotniskowca. Dobra, wysyłamy nasze siły. W sumie ten lekki bombowiec mógłby nie lecieć, no ale nie chce mi się ich rozdzielać. Dobra, mamy kupę wojska na wodzie. Wyładujmy to. Zanim przypłynie jakaś gruba bestia tutaj, tu coś nam zginęło. Tylko co nam zabiło tutaj to wojsko, to nie mam pojęcia. Trochę spaprane są tutaj te raporty do poprawy. Pewnie i tak nikt z twórców nigdy nie trafi na mój kanał i tego nie obejrzy. Nawet jak obejrzy, to pewnie nie gada po polsku, ale to jest ewidentnie do poprawy. Dobra. Nie, mam wyrzuty sumienia. Mam wyrzuty sumienia odnośnie tej decyzji. Bombowce. Niech sobie przerzućmy je tutaj. A myśliwcy niech zrobią porządek tutaj. Trochę szkoda mi tracić te bombowce tak głupio. Tym bardziej, że trochę czasu się robią. Dobra. Niemcy to chyba już raczej nie przewiduję, żeby pierwsze miejsce mają w rankingu. Nie przewiduję, żeby tutaj jakiś konflikt przynajmniej na chwilę obecną nam zagrażał. Aha, sprawdźmy tą flotę, czy ona może teraz wejść do portu. Tak, wejdźcie do portu w Murmańsku. Na razie z brytyjską flotą nie zamierzam zadzierać i walczyć, nie ten etap gry. Nie ten system walutowy. Dobra, tutaj robimy postępy. No i bardzo jestem ciekawy, jak tam nam wyjdzie ta inwazja na Alaskę. Sprawdźmy sobie tutaj. Okej. Tutaj praca w re. Dobra, mamy kolejne tutaj hospital. Tu zrobimy to. To. I na razie to. Musimy przerabiać tą ropę. Mamy sporo ropy surowej, musimy ją przerabiać na paliwo, bo zaczyna nam troszeczkę brakować paliwa. W sensie miesięczny, znaczy tygodniowy, bo to tury, jedna tura to jeden tydzień. Tygodniowy bilans jest ujemny, nie możemy do tego dopuścić. Zobaczcie, jak ten świat pięknie wygląda. Jeszcze jest kolorowy.
Multikulti, ale już niedługo. Dobra. Zobaczymy, co się zadzieje. Ta dywizja pancerna chyba się na nas rzuciła, co było jej wielkim błędem i ostatnią walką, ponieważ została zniszczona, zanihilowana przez moją dzielną piechotę. Puszczanie samych czołgów bez wsparcia piechoty to głupota, no ale cóż. Opracowaliśmy nową technologię. No właśnie. Miałem rację. Dobra. Sprawdźmy w pierwszej kolejności, jak tutaj wygląda sytuacja na morzu. Otóż nasza flota wyszła w morze i teraz tak. My to możemy połączyć przecież wszystko. I tak. Okręty podwodne popłyną sobie tu. Bo my będziemy chcieli wywalić wojsko tutaj. I nasza wspaniała flota inwazyjna. Płynie sobie też tu. Dwie tury. Okej. Dwa tygodnie będą płynąć. Może tak być. Dodatkowo, czy nasze myśliwce będą miały zasięg? Absolutnie nie będą miały zasięgu. Ale będą miały zasięg tu. Może coś wypatrzą. Tu mamy jakieś lotnictwo. Tu mnie coś bombarduje. Brytyjskie. Nie, to amerykańskie. Amerykańcy. Bracich. Bracich. No sytuacja się rozwija, słuchajcie, rozwija się sytuacja i to powiem wam, że gra się robi dosyć, dosyć ciekawa. Tu mieliśmy wybudowane samoloty, bombowiec. Dobrze, bombowiec przerzucimy. Okej. Trochę będzie leciał. Kawał świata ma do przelecenia. Dobra. Teraz tak. Jak tu wygląda sytuacja? Tutaj wygląda sytuacja bardzo dobrze. Zestrzeliliśmy 5 brytyjskich myśliwców. Chyba bez strat własnych, po prostu nastąpiła pełna anihilacja. Ty tu, zobaczcie, oni się różnią, nie? To są kozacy jacyś. Tak. Kozacy niech się rozprawią tutaj z tym elementem. A wy naprzód. Tu mamy dwa bombowce lekkie. Przerzućmy je bliżej frontu. Na przykład tutaj.
mamy potężne skrzydło. Gdzie tu jest jeszcze jakiś przeciwnik? Tu, ale to są płotki. Tu są płotki, słuchajcie. Nie widzę przeciwnika tutaj. Tutaj nastąpiła kolejna anihilacja wojsk brytyjskich tutaj. No tutaj jest kupa milicji. To trzeba rozgromić. Ale my... A tutaj co? Co tutaj stoi? Też trochę wojska stoi. Co my tu mamy? Mamy kozaków. Kozacy niech idą tutaj. Wy też tutaj. Wy tutaj. Tutaj. Teraz tak. Tu. Nie. Wróć komenda. Tu mamy dwóch, tu mamy dwóch. Więc się podzielcie na pół. Wy tu, wy tu, wy tu. Brytyjczycy. Niszczyciel brytyjski. Brytyjski niszczyciel. To oznacza, że macie jednak coś tutaj do roboty. Teraz tak. Wy pomóżcie tutaj w tej walce. I poczekajcie i przerzucicie się później tutaj. I to by było na tyle. To by było na tyle. Sprawdźmy sobie jeszcze szybko tylko. Co my tutaj zrobimy? My tu zrobimy na pewno to. I zbudujemy tutaj sobie to. Dalej. Smoleńsk. O, nie musiałem klikać Smoleńska, bo wiem raczej mniej więcej, gdzie jest Smoleńsk. I tu zrobimy szpital. Moskwa. Minecraft Factory Chiva Training Camp. Co tu jeszcze mamy w jadłospisie? Grozny. Gro jak Grozny, no to musi być ropa. Chita. I Chita. Aha, tutaj zrobimy Military Base. Jeszcze tylko szybki rzut okiem na surowce. Dobra. Tu kończymy odcinek.
Myślę, że sytuacja rozwija się naprawdę bardzo fajnie, robi się bardzo fajna rozgrywka. Toczymy wojnę z Imperium Brytyjskim, z Amerykanami i z całym z ich terytoriami zależnymi, tak nazwijmy, z całym Commonwealth. I zobaczymy, jak to się rozwinie. Za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Na razie.